Temat, który jest jakoś wzięty na warsztat przy okazji tego już 19 dnia islamu w Kościele Katolickim, dla mnie osobiście jest bardzo ważny i on się wiąże też z moim doświadczeniem bardzo konkretnym. Od współzawodnictwa do współpracy. Chyba nie jest dla nikogo z nas zaskoczeniem, jeżeli otwarcie przyznamy, że między islamem a chrześcijaństwem dochodzi przede wszystkim do współzawodnictwa. To jest, gdyby nie było współzawodnictwa, byśmy budowali jedną wspólnotę religijną, to pewnie mufti byłby prezbiterem w jednej z parafii, albo ja byłbym muftim czy imamem w jakimś meczecie w Lublinie czy w Łodzi. Natomiast właśnie dlatego, że się nie zgadzamy co do pewnych fundamentalnych spraw dotyczących naszych religii, na tym polu religijnym jest współzawodnictwo. I to jest, ja również z takiego punktu widzenia czysto akademickiego mam jakieś głębokie przekonanie, że co do idei religijnych, między islamem a chrześcijaństwem tak naprawdę nie ma dużo punktów wspólnych. Jest duże podobieństwo, jeśli chodzi o czerpanie z tradycji żydowskiej, z tradycji judaizmu. Mamy podobieństwo osób, które się pojawiają, mamy podobieństwo historii i tradycji. Natomiast pewne podobieństwo nie oznacza, że ono sięga bardzo głęboko. Trochę abstrahując od naszego tematu, żeby było łatwiej odwołać się do pewnych konkretnych przykładów. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki film, kiedyś się pokazał Noe, taka ostatnia z produkcji hollywoodzkich dotyczących proroka. I czy ktoś z Państwa był na tym filmie? O, widzieliśmy, więc ja też widziałem ten film Noe i to, co było najbardziej dla mnie przejmujące, to to, że pewnie wszyscy zauważyliście, że Noe wcale nie chciał uratować człowieka. Że Noe chciał zagłady rodzaju ludzkiego i tylko chyba tak w tym filmie. Więc może być pewne podobieństwo narracji, mamy potop, mamy arkę, mamy zwierzęta, mamy całą sytuację, a tymczasem idea, która jest przekazywana, może być zupełnie inna. I tak samo to jeszcze to, że mamy pewne tradycje i pewne zwyczaje wspólne w islamie i w chrześcijaństwie, jeszcze nie oznacza, że co do idei podejmiemy wspólnotę. Jedna idea na pewno nas łączy. Przekonanie o tym, że jest jeden Bóg. I to jest już bardzo dużo. To już jest bardzo solidna postawa do współpracy. I to nie jest tak, że jesteśmy zupełnie w dwóch różnych światach. Natomiast ta idea, że jest jeden Bóg, że jest jeden Stwórca, to już jest bardzo solidny fundament do tego, żeby zachować jedność, nawet jeżeli potem religijnie się różnimy. Natomiast co do dalszych dogmatów naszej wiary, to już zaczęły się poważne różnice. Właściwie od samego początku. Dzisiaj nawet mieliśmy jeszcze przed spotkaniem krótką rozmowę na temat stosunku do Koranu i stosunku do Pisma Świętego i chociażby już samo to nas bardzo różni w naszym doświadczeniu religijnym. Pamiętam bardzo wiele takich spotkań czy takich sytuacji, kiedy dyskusje religijne się pojawiały z moimi przyjaciółmi, czy w Sudanie, czy w Egipcie, czy w Syrii. No i one wcześniej czy później prowadzą zawsze do dużych napięć, wiadomo, religia, ona angażuje emocjonalnie, tam się potem tysiące innych spraw zazębia. I osobiście jestem przekonany, że tego rodzaju współzawodnictwo, ono pozostanie. Jego nie rozwiążemy. To jest po prostu, jak długo będą trwały te dwie religie, islam i chrześcijaństwo, tak długo mamy prawo do różnicy zdań. Osobiście też jestem przekonany, że taka różnorodność jest uprawniona, gdyż poznanie Boga nie dokonuje się tak jak poznanie fizyki, że przedstawimy dowód, wykreślimy, pokażemy i każdy musi się zgodzić, że poznanie Boga domaga się wolności. I ponieważ poznanie Boga dokonuje się w wolności, a nie dokonuje się z taką naukową precyzją, dlatego zawsze pozostanie uprawniona różnica zdań. Jako chrześcijanie stoimy na stanowisku wolności religijnej. Czyli jeśli chodzi o przekonania religijne, człowiek ma prawo do wyboru religii, do zmiany religii, do przejścia nawet z jednej religii na drugą i też jesteśmy obrońcami tej wolności religijnej w każdym społeczeństwie. Natomiast oprócz tego doświadczenia i kiedy miałem kontakty z islamem, z braćmi wyznającymi islam, miałem też, i to właściwie od tego się zaczęło, że pierwsze kontakty, jakie miałem z muzułmanami, to były kontakty przyjacielskie i takie bardzo konkretnej współpracy. Że oprócz tego, że jest ta różnica w religii, w przekonaniach na temat Boga, jest jeszcze lwia część codziennego życia, gdzie można współpracować. Od takiej najprostszej rzeczy, żeby coś razem pojechać w jedno czy w drugie miejsce, razem porozmawiać o tym czy o tamtym, razem również dokonać pewnych projektów. I
To jest moje doświadczenie też z podróży po Bliskim Wschodzie. Tu się muszę przyznać, że podróżowałem najczęściej po Bliskim Wschodzie kontaktami kościelnymi, czyli od klasztoru do klasztoru, od parafii do parafii i wśród swoich. Natomiast bardzo często wolałem ulicę od tego, co się tam działo w klasztorze, czy wyjść do pubu, wyjść do kawiarni, wyjść na korniż nad Nilem, czy gdzieś po prostu się przejść na miasto. I wtedy się okazało, że otwartość muzułmanów jest niezwykła. Otwartość do tego, żeby się spotkać, żeby wypić herbatę, żeby porozmawiać, że bardzo łatwo się nawiązuje kontakty i nagle po jednej czy po drugiej wizycie i po prostu mam przyjaciół i to naprawdę bardzo konkretnych. Jeżeli potem była jakaś potrzeba, ktoś się pojawia, trzeba było pomóc, znaleźć hotel, znaleźć taksówkarza, znaleźć nocleg, nie było żadnego kłopotu. Gościnność to jest jedna z zupełnie fundamentalnych przestrzeni współpracy, która jest bardzo konkretna i umożliwia bardzo wiele wspólnych działań i tej gościnności doświadczyłem bardzo mocno ze strony muzułmanów. Pamiętam, jak z Dżamilem pielgrzymowaliśmy z Aleppo do Karyatein, szliśmy pieszo w Syrii, 300 km Meszi. I goszczeni byliśmy przez rodziny muzułmańskie w domach muzułmańskich, nie było z tym żadnego kłopotu. Taka bardzo konkretny znak ich gościnności to było to, że przez te 5 czy 6 dni drogi nigdzie nic nie zapłaciliśmy. W każdym miejscu, gdzie żeśmy, w każdym sklepiku, gdzie kupowaliśmy, robiliśmy zakupy, baton, zanim doszło do płacenia, już się wypytali o wszystko, skąd jesteśmy, dokąd idziemy, co i jak, dlaczego. I jak się zorientowali, że to pielgrzymka, że idziemy, nigdy nie wzięli żadnych pieniędzy. Gdziekolwiek żeśmy weszli, czy możemy się zatrzymać na jakiś tam chwilę odpoczynku, obiad, bardzo dużo jedzą. O, to jest kolejna przestrzeń współpracy. Bardzo dobrze gotują, bardzo dobrze jedzą i takich przestrzeni współpracy jest bardzo dużo. I potem ten kontakt codzienny, gdzie wiele rzeczy można po prostu zrobić razem, kiedy już zaczęliśmy działać w stowarzyszeniu, on się przeniósł na taką współpracę bardziej dotyczącą projektów charytatywnych. Bardzo blisko współpracujemy z Centrum Tehsent w Aleppo, które prowadzone jest przez Franciszkanów i tam też od nich pewnych spraw się uczymy, bo ojciec Firas Lutfi, który prowadzi to centrum, bardzo też silny akcent kładzie na wychowanie chrześcijan do współpracy z muzułmanami i siłą rzeczy na budowanie współpracy też między muzułmanami a chrześcijanami, bo ta współpraca nie jest łatwa ani u nas, ani tam. Gdzieś, zwłaszcza w Syrii teraz, kiedy religia została wykorzystana do bratobójczej wojny, te sytuacje są dużo, dużo trudniejsze. Że bardzo łatwo jest z tej różnicy religijnej zrobić różnicę ekonomiczną, różnicę etniczną wręcz i ukazać kogoś, kto po prostu jak gdyby nie pozwolić na wolność religijną, bo według mnie wykorzystywanie religii do burzenia relacji społecznych jest tak naprawdę pogwałcenie wolności religijnej. Czyli w sytuacji, kiedy się mówi, to jest muzułmanin, nie współpracuj z nim, nie rób z nim biznesu, to jest chrześcijanin, trzyma się od niego z daleka, to jest pogwałcenie wolności religijnej. Czyli nie pozwalamy, żeby elementem naszego działania społecznego byli ludzie, którzy nie podzielają naszego poglądu religijnego. I wiadomo, że w sytuacji, kiedy wielcy tego świata chcą wywołać wojnę, czy zmienić układ sił społecznych i politycznych, to religia staje się narzędziem i niestety w Syrii też to się ogląda, że no to się udało zrobić, bo to jest jesteśmy mimo wszystko dość słabi na tym polu i zarówno w przestrzeni chrześcijańskiej, jak i muzułmańskiej ten podział jest dość łatwo wprowadzić. Natomiast właśnie ojciec Firas Lutfi stara się tak budować to centrum, żeby dać przykład konkretnej współpracy. W centrum są zatrudnieni muzułmanie, pracuje psycholog, która jest muzułmanką, chodzi w hidżabie, tak żeby też było bardzo konkretny zewnętrzny znak, chociaż jest bardzo liberalną muzułmanką, tak między nami mówiąc. Natomiast chodzi w hidżabie i to też dla wielu chrześcijan jest prowokacyjne. Ojciec przyznaje, że to nie jest takie proste również u niego, że wielu mówi, a czemu muzułmanka ma pomagać jako psycholog naszym dzieciom. Ona też ma ze strony muzułmańskiej różnego rodzaju trudności z tym związane, natomiast to jest bardzo konkretny owoc współpracy. I również w naszym stowarzyszeniu mamy kontakty i spotkania z muzułmanami. W tej przestrzeni społecznej, w przestrzeni charytatywnej jest oczywiste, że możemy współpracować. I to jest niesamowicie ważne, żeby
przesunąć akcenty w takim naszym doświadczeniu, bo człowiek ma olbrzymią łatwość wpadnięcia w pewne ideologizacje swojego światopoglądu. Wystarczy otworzyć YouTube, jeden czy drugi film, receptę na wszystko i człowiek myśli, że wszystko wie. Natomiast jeżeli zaczynamy spotykać się z ludźmi, widzieć twarze ludzkie, znać historie ludzkie, zobaczyć konkret człowieka, wtedy dopiero się zmienia nasze myślenie o tym, co jest naprawdę gdzieś w głębi naszego serca. I przestrzegałbym przed takim bardzo szybkim daniem odpowiedzi na to, jak rozumiemy świat, jak rozumiemy religię i jak to wszystko uporządkować, a zachęcałbym do po prostu konkretnej, bliskiej współpracy z człowiekiem, bez względu na to, czy jest chrześcijaninem, czy muzułmaninem.